A pan każde mieszkanie tak będzie sprawdzał? Każde z balkonem. Wie pan, taka konserwatorska robota, żeby się nikt nie wywalił. No, to jak będziesz pan na szóstym piętrze pod numerem 59 u takiego Kowalskiego, to jak będzie mu tam się coś kiwotało, to nie jak pan zostawi to bez interwencji. Niech by jego kurwa ślad terapii. Wszyscy byśmy mieli tutaj spokój. Piotrek, a ty wiesz o coś o tym wulkanie w Ameryce? No to jest jakieś podobno straszne zagrożenie, wiesz? Nie wiadomo, jak wybuchnie, to może wszystko po prostu się rozpierdzielić. A ty dostałeś te wycinki z gazu, które ci wysłałam? Przesyłam ci, bo chcę, żebyś wiedział, jak wygląda tutaj rzeczywistość. Ty masz 20 lat i nie potrafisz nawet pójść do sklepu po zakupy. Nie przerywaj mi, nie skończyłam. Już nie mówiąc o tym, że nie potrafisz sobie znaleźć kobiety. Ja byłam wczoraj w stacji krwiodawstwa i rozmawiałam z taką jedną znajomą i ona była w kompletnym szoku. Wiesz, co odkryła? Że jej syn jest homoseksualistą. Ona nie mogła dojść do siebie. Nawet krwi jej pobrać nie mogli, bo czerwone krwinki jej się tam rozrzedziły, czy coś takiego. Piotrek? A może ty jesteś pedałem? Jesteś pedałem? Nie. Nie jestem. Na pewno? Na pewno. To dlaczego nie przeprowadzisz tu żadnej kobiety? Bo nie mogę znaleźć właściwej. Ojej, no przyprowadź jakąkolwiek, przecież to jest wszystko jedno. No chodź, no co ty, zostaw to, weź to, weź. Widzisz, kot się denerwuje, no. Dobrze już. Kazałam ci przyjść ze względu na ojca, wiesz? Chciałam, żebyś się nim nacieszył. Jak nacieszył? No już niedługo go nie będzie między nami. O Boże. Wczoraj weszłam do łazienki, wiesz? I on stał i trzymał żarówkę w ręku. Interesowało mnie, czy jak sobie wsadzę żarówkę do buzi, to czy mi się zmieści, nie? O, widzisz? To trzeba było kamerować. To jest ciekawe, nie te głupoty takie, co tu teraz kręcisz, wiesz. I co? Flaszki kręci, no. Wstyd. Przestraszyłem się, bo pomyślałem sobie, że mogę sobie wsadzić, a potem nie będę mógł wyjąć, nie? Ja myślałam przez jakiś czas, że ojciec ma Alzheimer. No, ale w końcu, wiesz, Piotrek, doszłam do wniosku, że to wcale nie jest Alzheimer, tylko to jest normalna, starcza demencja. Wiesz, ja tę diagnozę postawiłam poprzez obserwację jego źrenic. Jak mi świeciła w oczy latarką, to mi zaczęły łzawić po prostu. Przecież nie dlatego ci świeciłam. Świeciłam, żeby zobaczyć, co się dzieje ze źrenicami twoimi. Przecież odmawiasz współpracy ze specjalistami, tak? Odmawiasz czy nie odmawiasz? W zeszłym tygodniu byłem u lekarza i niczego nie znalazł. Tak, no bo go jak zwykle przegadałeś. Ja? Kiedy patrzę tak na ciebie, na ten czas, który minął, pomyślałem sobie, czym się zwinął czy rozwinął. Mamo, muszę już iść. Ale dlaczego? Nie jest ci z nami dobrze? No, nic takiego nie powiedziałem. No ale to powiedz co, jest ci z nami dobrze, czy nie jest? Nie jest. No dobrze. To idź. Dobrze wiesz, że problem jest z tobą. Nawet się nie potrafisz nacieszyć swoim starym ojcem.
Piotr, co tu mówisz? Herbatę ci zrobiłam. No ale porozmawiałby ze mną może, co? Cała dzielnica się ze mnie śmieje. Nawet koty już odwracają się tyłem ode mnie. No po co ci to? Że to w ogóle nie jest ciekawe, to jest o niczym, to jest o niczym, to jest po prostu bzdura totalna. Dziękuję się. Dokąd? Tararara, pam, pam. Wiesz co? Nieważne. Tak się toczyło życie w tym kocim grodzie. Tam mieszkały takie kotki. Kotka jedna, kotka druga, kotka trzecia. O tak! A buzi. No tak, ty jesteś najpiękniejsza na świecie, prawda? Przeczytać ci jeszcze jedną bajkę? Dobra, którą chcesz, tą o Alicji? Ach Boże, jak dobrze. Dobrze. Jak dobrze jest. Jest dobrze. Wytnęć, co? Bo to jest chyba lepiej, żebyś miał wycięte. Czekaj. Bo tu jest o tych górnikach, wiesz. To nie wiem, czy dla Piotrka to nie przyjmie. Clinton dzwoni do Buzka. Globalne ocieplenie i... Tu jest jeszcze taki artykuł, ale myślę, że to też możesz sobie poczytać. Kiedy ty nas przeprosisz? Za co? No jak to za co? No za to, że tak nas zawiodłeś. Ja w ogóle nie wiem, w którym momencie to się wszystko złamało. Jak się ożenisz, to też będziesz musiał tak malować. Baba ci, bracie, nie popuści. Nigdy ci nie popuści. Zawsze ci powie tak. Mój ojciec malował, mój wujek malował, nas w domu wszyscy malowali. A ty będziesz płacił pieniądze? A wiesz, ile kosztuje miesiąc tego twojego studiowania w tej kinematografii? To są popisane jakieś nazwiska, wiesz, twoim dziecięcym pismem i ojciec Lungry zmolił. Czy ty wiesz może, co to jest? To politycy, których zastrzeliliśmy razem z tatą. Jacy politycy? Co ty? Witaliśmy ich w tłumie, kiedy jechali z lotniska. Kiedy przejeżdżali obok, strzelaliśmy do nich palcem. Zapisywałem sobie ich nazwiska, żebyśmy nikogo nie zastrzelili dwa razy. I co? To była taka wasza zabawa? Myślałem o tym poważnie. Tata mówił, że kiedy zastrzelimy już wszystkich, to wreszcie będzie dobrze. No co ty się ubrałeś? Chciałem się bardziej wczuć w ciebie. Wiesz co? Zdejmij lepiej tę sukienkę. Przecież tak nie wyjdziesz na ulicę, prawda? No pewnie, że nie wyjdę, co ty, jak nie jestem wariat. Czytałeś gazety? A co ty, kupujesz gazety? Tutaj piszą o naszym synu. On kręci filmy. Ludzie teraz robią takie rzeczy. Wszyscy kręcą filmy. On nakręcił film Moja matka w telewizji. Ja się o niego boję. Ty powinnaś z nim pójść gdzieś. Na spacer. Do lekarza porozmawiać. Ja nie wiem. On mnie nie lubi. Ale to twoja wina. Robisz te filmy i ośmieszasz mnie na cały świat w ogóle, no.
Tak, mam depresję, tak. Masz depresję, masz! I to ciężką depresję masz. Masz depresję, bo nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. Masz 20 lat i nie wiesz, dokąd iść, co ze sobą zrobić. Nie wiesz, co będzie za 2 lata, nie wiesz, co będzie za 3 lata. Ty po prostu otaczasz się takimi ludźmi, takimi też porąbanymi jak ty ludźmi. I ty masz po ojcu oczy, wiesz? I ten ojciec swój tak samo był wykorzystywany przez ludzi. Tylko, że ja go tego wszystkiego odsunęłam i powiedziałam mu, że absolutnie musisz z tym wszystkim zerwać, bo był jak człowiek gąbka, wszystko w niego wsiąkało. A ty to jesteś tak samo, taki człowiek gąbka, który wszystko wsiąka i ty nawet nie potrafisz pobrać krwi własnej matki. Matce, która cię oto... Ja chcę to nagrać! Ja chciałam to wszystko wypowiedzieć, co ja mam w głowie! Proszę cię! Puść to! Puść to do internetu! Pokaż to wszystkim ludziom! Masz tylko tę kamerę! Tylko ta kamera jest! Nic więcej nie masz! I ty nawet sobie kobiety nie potrafisz znaleźć. Nakręć to wszystko. Niech się wyśmieją z nas. Niech mają zabawy. Przecież to super komedia. Every time I see your smile, and everywhere I walk along with your heart, what can I say, what can I do? It's just the story of my life. I love it all, I care for all. Then